Clean is good. Sanitized is better. Kolejne etapy przygotowań do startu nowego sezonu dobiegły końca. Z czego osobiście jesteś najbardziej zadowolony, a co było dla Ciebie największym wyzwaniem? O, najbardziej zadowolony jestem z postawy chłopaków tu w ogóle bez dwóch zdań, bo trenujemy, zawsze to powtarzam, w bardzo trudnych warunkach. Wszyscy tak o nas troszeczkę mówią, że my jesteśmy klubem, który ma bogatą infrastrukturę. Ja tak nie uważam. Uważam, że jesteśmy daleko gdzieś za zachodem, w tym i musimy troszeczkę dostosować ten plan pod to, co możemy zrobić, a nie tak naprawdę pod to, co powinniśmy i co chcemy zrobić. Natomiast bez ich zaangażowania tutaj absolutnie by się nie udało. Także oni po prostu podchodzą na 100% do każdego treningu i po każdym treningu mogę dać wielki, wielki kciuk do góry i to jest tak naprawdę czapki z głów dla nich. Największe wyzwanie to jest bardzo duża różnorodność tych zawodników, czyli mieliśmy tych zawodników młodych, z którymi chciałem zacząć szybciej pracować, a my zawodników starszych, którzy nie powinni mieć za długiej przerwy po sezonie zasadniczym i mieliśmy bardzo długi sezon kadrowy i wprowadzenie tych kadrowiczów, wprowadzenie Tomka Fucika, który ze względów zdrowotnych wszedł troszeczkę później, wprowadzenie teraz Alana i Dominika Pasia, którzy dołączyli 1 lipca. Złapanie tak naprawdę pięciu różnych grup, żeby to sfinalizować w ostatnim tygodniu przygotowań, to było największe wyzwanie. I to chyba to mogę powiedzieć, jako, jako największy problem, który, który przezwyciężyliśmy też. Nie? Tak w takim razie wygląda to wprowadzenie tych ostatnich dwóch zawodników, czyli Łyszczarczyka i pasia, bo oni tak naprawdę dołączyli na kilka dni przed zakończeniem tego okresu. Tak jest tutaj przede wszystkim musi się to oprzeć na dużym zaufaniu z mojej strony, że oni w tym okresie. E, pracowali nad sobą. Myślę, że są profesjonalistami, i też tak naprawdę od razu na pierwszym treningu e, zrobiliśmy szybkie testy diagnostyczne, które pokazały, że oni przyjechali już na odpowiednim poziomie nie i przyjechali, nie przyjechali nieprzygotowani. Tak? Natomiast nie byłem w stanie ich wprowadzić od razu w pełny trening zespołu, który jest już 8 tygodni w treningu, więc mieli zindywidualizowany e, tydzień, ten pierwszy. Teraz te dwa tygodnie przerwy tak naprawdę no, oni muszą też gdzieś pociągnąć, przepracować przez te dwa tygodnie, po to, żeby od tego 22 już wejść w pełny trening z zespołem. Jeśli padło słowo zaufanie, to warto je przytoczyć szczególnie w przypadku obcokrajowców, bo z nimi nie monitorujecie ich na bieżąco, bo nie jesteście w stanie i tutaj to zaufanie chyba odgrywa bardzo ważną rolę. Tak jest, zdecydowanie. Eee, trzeba odróżnić troszeczkę. Pracę z tymi obcokrajowcami, którzy już są u nas w klubie od jakiegoś czasu, z którymi mamy kontakt, których znamy, których mam przetestowany, przetestowanych i znam ich możliwości i w tym momencie możemy już pracować zdalnie. Zawsze tacy zawodnicy dostawali ode mnie plan przygotowań, jeżeli tego potrzebowali, bo oczywiście część z nich też pracuje indywidualnie ze swoimi trenerami w tym okresie, tak jak, tak jak to się już robi na świecie. W tej sytuacji mamy w większości z zawodnikami nowymi, których ja nie znam, więc tutaj jakby przygotowanie jest po ich stronie. Natomiast po naszej stronie podnieśliśmy troszeczkę, myślę, zrobiliśmy krok organizacyjny do przodu i ci zawodnicy zostaną bardzo dobrze i bardzo mocno przetestowani, o czym już mówiłem, żebyśmy od razu zdiagnozowali poziom, na którym oni są, na którym przyjechali, i też chodzi o to ocenę ich potrzeb, tak? tego, czego oni będą potrzebowali w lipcu, żeby, żeby gdzieś tam nadrobić. No. Wierzę w to, że oni przyjadą już na takim poziomie ee, tak naprawdę który my tutaj będziemy w Polsce gonić. Trener Adam Bagiński, w jednym z wywiadów bardzo mocno ciebie komplementował. Jeśli chodzi o przygotowanie, ja bym chciał cię zapytać, jak wygląda generalnie twoje przygotowanie do sezonu. Na czym ty bazujesz, na czym się opierasz przygotowując plany treningowe dla zawodników? To bardzo miło, to dziękuję, bo. Adamowi. Na czym się opieram? Mam swoją wizję, która zawsze zaczynam od przygotowania ogólnego, czyli tutaj, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie przygotowałbym zawodników, zawsze jest jakiś wspólny start. Natomiast to zawsze powtarzam: im jesteśmy bliżej tego sezonu, tego okresu specjalistycznego na lodzie, tym bardziej szukam tych form zbliżonych na lodzie. Także dużo pracy wykonuję przed sezonem, żeby poznać tą specyfikę dyscypliny. I staram się to z roku na rok podnosić poziom wyżej, tak? jeżeli ten hokeista potrzebuje tego interwału na 30, na 45 sekund z przerwą 3 do 1, staram się już tak pracować na bieżni w końcówce, e, potrzebujemy dużo więcej mocy, dynamiki startów, dużo więcej hokejowego poruszania się w tym okresie off jest także praca na płotkach gdzieś w tych e, horyzontalnych pozycjach, e, staram się po prostu ukierunkować wszystko maksymalnie e, tak jak mogę jestem w stanie w, w stronę hokeja na lodzie. Trener że na koniec plan dla zawodników na wakacje to jest aktywny odpoczynek. Aktywny, to musi być aktywny odpoczynek. To już tak troszeczkę merytorycznie po do sprawy zawodnik ma w ciągu 7 dni nie straci żadnych zdolności motorycznych, czyli nie będzie miał spadków wytrzymałości, siły. Oni są tego świadomi, że oni mogą zrobić maksymalnie 7 dni przerwy. To też jest ważny czas dla organizmu, muszą to zrobić, te 7 dni przerwy. Natomiast ten drugi tydzień to jest okres przepracowany, dostają ode mnie plan na ten czas.